On ma ten przerost osobowości. Jeżeli ta część, która widzi, o co jest walka w tym kraju, o czym będą te wybory w październiku, jeżeli ona nie zrozumie, że na niej osobiście też spoczywa odpowiedzialność, no to ta część mierna, bierna, ale wierna będzie widoczna, a odbiorcy tego będą myśleli, no to jednak nie jest tak źle. System pańszczyźniany prowadzi donikąd. Będziemy chłopami pańszczyźnianymi. Państwo wszyscy mają tytuły doktorskie. Jak państwo odebrali te słowa Przemysława Czarnka i czy to jest człowiek, który jest w stanie was obrazić? No akurat Czarnek nie jest mnie w stanie obrazić, ale właśnie to jest to, o czym mówię. Profesorowie, pracownicy wyższych uczelni po tych słowach nie mogą wymagać tylko od Tuska, Hołowni, Kosiniaka, Kamysza czy Czarzastego, żeby oni ich obronili i nie dopuścili do tego, żeby taki Czarnek dalej ich obrażał. Oni muszą wziąć też los w swoje ręce. Bo my mówimy o tych dwóch rezygnacjach czy trzech rezygnacjach z komisji przy prezydencie. Czterech już tam. Czterech, tak. Mhm. Ale to jest kropla w morzu. Tutaj masa ma największe znaczenie. Przecież my nie... Proszę popatrzeć, co się działo w trakcie tych ostatnich 8 lat, jak było zawłaszczanie państwa przez zawłaszczanie Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego. Czy my widzieliśmy protesty, takie masowe protesty studentów prawa, pracowników wydziałów prawa, ale też innych, przecież oni... też innych wydziałów, innych specjalności, oni też są obywatelami, też żyją i chcą żyć w państwie praworządnych. Jeżeli oni się wszyscy nie zaczną walczyć o swoje przecież prawa, tak? No to nie możemy wszystkiego zwalać na jedną osobę, czyli na Tuska, obowiązków, a później jak się nie uda, to powiedzieć, a bo to była jego wina. Bo my zaczęliśmy w sobie coś takiego wyrabiać. No dobrze, pani doktor, tak? Sprawa jest bolesna, twierdzę. Ja absolutnie podtrzymuję but o przemocowej osobowości i niczego nie cofam. Notabene profesor Dudek ostatnio powiedział, że nawet współczuję panu Czarnkowi, bo pewnie po kadencji będzie chciał gdzieś wrócić do środowiska akademickiego. I już oświadczył, jeżeli on gdzieś wejdzie do jakiejś sali, to ja wyjdę. Z tym człowiekiem nie ma o czym rozmawiać. Tylko tyle, że panie doktorze, niestety mówimy o tych profesorach, których oboje znamy, cenimy, którzy, no powiedzmy, podzielają nasz punkt widzenia. Natomiast przecież jest cała ta produkcja, raz że profesorów, no ojciec Rydzyk działa jak diabli i jeszcze parę prywatnych Sorbon, które dostały te zezwolenia na produkcję. To pan Czarnek niech nie mówi, że kiedyś produkowano, ale teraz i owszem. Ale pan Czarnek mówi, przecież... nie będę dawał pieniędzy naukowcom, którzy obrażają Polaków. Przepraszam, czy to są jego pieniądze? Nie to są to nasze jego, pieniądze. To oczywiście. Znaczy, ja nie będę dawał. O tym już nikt nie pamięta. On ma ten przerost osobowości. Ale co rzec chciałam? Ja czasami przeglądam, zresztą panowie pewnie też, bo trzeba. To, co nam te media pisowskie, bo to nie są media rządowe ani społeczne. To, co nam one pokazują, tam też niestety pokazują się profesorowie. Polacy nie wiedzą, którzy są jacy. My mamy jak gdyby tę taką bardzo mocną orientację środowiskową, prawda? Ale jednak tam też są profesorowie, też utytułowani, też po Jagiellonkach, Uniwersytecie Warszawskim oraz różnych zagranicznych uczelniach i oni też głoszą Słowo Boże jako żywo kompletnie temu naszemu przeciwnemu. Pani doktor, ale ponieważ tacy są, to ci, którzy tacy nie są, to tym bardziej na nich spoczywa odpowiedzialność. Tak. Niech oni wszyscy wychodzą wtedy z sali. Niech oni zabierają głos publicznie i u siebie na uczelniach. Przecież mają najróżniejszego typu stowarzyszenia, senaty, rady wydziału. Przecież my teraz powinniśmy widzieć protesty zmasowane. Słusznie, wszystkich. Powinniśmy oczywiście. I nic się nie rusza. Rad wydziału, senatów. Dlatego mówię, jeżeli ta część, która widzi o co jest walka w tym kraju, o czym będą te wybory w październiku, jeżeli ona nie zrozumie, że na niej osobiście też spoczywa odpowiedzialność, no to ta część mierna, bierna, ale wierna będzie widoczna, a odbiorcy tego będą myśleli, no to jednak nie jest tak źle. No i niestety
Już w tej chwili musimy skłonić głowę i powiedzieć, póki co nie rusza się nic, aż się dziwię. Aż się dziwię, nawet na wydziałach prawa, gdzie już co przytomniejsza profesura... Ale co, ludzie się boją, czy o co chodzi? To też. Boją się. To też, ale też jak gdyby właśnie do tego dążę. To, co jak gdyby własnej skóry nie tyczy, jest jakoś odległe. To jak ci młodzi mają brać przykład, prawda, z drugiej strony, a wymagamy od nich, żeby... Nie, że my cierpimy na niedostatek autorytetów, to zupełnie inna sprawa. Dobrze. Rzeczywiście. Tak jest. Natomiast póki co nic się nie rusza. I ostatni protest, gdzie rzeczywiście i Rady Wydziału, i Senacji, to był ten protest, no naprawdę, gdzie nam kazano podpisywać te słynne oświadczenia, czy współpracowaliśmy tam, czy nie współpracowaliśmy. Dobrze, to teraz nas ruszyło. Pytanie do pana nic. Doktora Oczkosia. Ja jeszcze przypomnę, bo według mnie to są najbardziej niebezpieczne słowa z tych, które się wylały z pana ministra Czarnka. On mówi tak, podłość profesorów, którzy są zatrudnieni na polskich uczelniach i którzy nie widzą polskiego interesu, jest przeogromny. I teraz uwaga, to jest rzecz, z którą będzie trzeba skończyć w następnej kadencji, bezwzględnie. No. Co to znaczy? To znaczy, będzie usuwał pan Czarnek profesorów, tak, zabierał tytuły, wyrzucał z uczelni, zabierał, wywoził jak 60 prawa, za granicę, czy o co chodzi? Usuwał z uczelni na pewno. Na to, że pan Czarnek jest trzecią próbą na tym stanowisku i w końcu trafioną dla Jarosława Kaczyńskiego. Czyli znalazł człowieka odpowiedniego na to stanowisko według niego, czyli bezwzględnego. Zresztą to samo zarzuca, co jemu się zarzuca, tylko nam zarzuca to ze zwykłą siłą. Jest to taki klasyczny polski cham na stanowisku ministra edukacji i czegoś takiego. To jest 68, no wiadomo z jakiego powodu. To środowisko jest najbardziej takim bolesnym przykładem, jak działa autocenzura. W tej chwili ludzie się boją, bo jeżeli wypowiedziało czterech z tej rady, to co robią pozostali w tej radzie jeszcze. Natomiast budowana jest struktura obok, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, czyli powstaje coś, znaczy zagładza się PAN, czy Polską Akademię Nauk, zagładza się jakieś znaczące uniwersytety i wtedy nawet nie trzeba będzie tego za bardzo w sensie wyrzucać, tak? No bo to oczywiście wprowadzi się swoich rektorów, zmieni się prawo i to jest zawsze do się do zrobić. Natomiast powstają zaległe jakieś tam instytuty, szkoły. Pan Rydzyk otwiera teraz otwiera medycynę, właśnie ten CPK całe, czy jak to tam się nazywa, jeździ, już odrzuca różne, bo znam to z bliska, w różnych miastach odrzuca się prośbę o nowe wydziały, czyli jest normalny stalinizm, początek stalinizmu w szkolnictwie. A to akurat Kaczyński zawsze miał na pierwszym miejscu i to jest ta jego przewaga. To, co my odpuściliśmy po 4 czerwca i to, co tutaj państwo mówiliście, że jakoś się ułoży, wszyscy rozumieją, dlaczego ten 4 czerwca nie jest czczony, nie jest jakoś podnoszony, bo na samej opozycji też były sytuacje pod tytułem, pan Komorowski mówił, że to żadne święto, on nie był wtedy. Nie siadał do kolejnego stołu, etc. No to jeżeli my nie mamy się czego przytrzymać, w sensie symbolu jakiegoś, tożsamości. Nie wiem, ja podam, przepraszam, bo to tak będzie niszowe, ale dlaczego od szkoły podstawowej nie uczymy się preambuły na pamięć? Amerykanie wkuwają mowę Lincolna gettysburską od samego początku, żeby ludzie wiedzieli, o co chodzi z tą konstytucją na przykład. Albo z tą praworządnością. Słowo praworządność jest po prostu jak jakiś yeti. Abstrakcyjne. Yeti. No to później oni postawili wszystko, tu jest jeszcze drugi minister szkodnik, minister Gliński, który zabiera i nie daje i tak dalej. To wygląda tak, jakby car rozdawał własne jakieś tam dukaty. System pańszczyźniany prowadzi donikąd. Będziemy chłopami pańszczyźnianymi. Ale teraz jest czas, ja całkowicie się z tym wszystkim zgadzam. Teraz jest czas na to, żeby jak największa ilość Polaków to dostrzegła. Pytanie do tych profesorów, w stosunku do których tak się wypowiedział minister Czarnek. Jak następnego dnia oni wychodzą do swoich studentów i udają, że się nic nie stało? Oni myślą, że studenci tego nie słyszą? Właśnie. I że oni dalej będą przed tymi studentami odgrywali swoją rolę matematyka, fizyka, chemika i tak dalej? Jak się będą rady wydziałów zbierać i senaty i zarządzać uczelniami bez komentarza, jak gdyby nic się nie stało?
No, dlatego mówię, musimy zacząć, to jest odpowiedź mamy na pytanie. Profesora Glapińskiego. No więc właśnie, musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie. Co ty możesz w tej sytuacji zrobić? No a tutaj mamy do czynienia z oskarżonymi o najgorsze, jakby w panie cudzysłowie, doktorze, zbrodnia dla naukowca, tak? Ale jak studenci? No przecież pan Glapiński, pan Gliński, tu wymienienie. Pan Glapiński został jaszczębiem, już także spokojnie. Proszę? Pan Glapiński został jaszczębiem, już nie jest... Jaszczębiem, tak. Dobrze, niech całe będzie. Całe zomy tu dzisiaj chodzi mamy po prostu. O to, no, ale oni, tak mówi o sobie. No. Oni nadal nauczają studentów, prowadzą przewody doktorskie. Tak jest. Są przy habilitacyjnych i nikt tam jako żywo z przeproszeniem tyłka nie rusza. Odpowiadam w tej chwili na pana pytanie. Ja też bym wolała powiedzieć co innego, bo ja jestem akurat z tego pokolenia, które z przeproszeniem w majtkach i gaciach ulotki nosiło w swoim czasie. No. To ta moja młodość i nie tak miało być. Jacek, chciałabym powiedzieć do Jacka Kuronia, bo tam bywałam na tym uniwersytecie, że dużo nauczyłam. Ale nie ma, no przecież ci panowie są na uczelniach. To nie jest tak, że oni się zamknęli tylko w ministerialnych gabinetach. Pani doktor, to ja chcę profesorom powiedzieć, tak czy inaczej, po jesieni będą rozliczani. Albo będą rozliczani za to, z takiego oskarżenia ministra Czarka, przez ministra Czarka, albo w przyszłości przez społeczeństwo, przez studentów, przez innych obywateli. Tutaj oni są teraz postawieni do tablicy. Ja sobie nie wyobrażam brak reakcji z ich strony. A wie pan, najpierw doktor, zaczynając ja, od ciał wybieralnych. Że ja pierwszy raz tak medialnie słyszę coś takiego tak otwarcie, a dość śledzę tam te różne spotkania i dyskusje, no to pan doktor idzie w szpicy w tej chwili. Nie za późno, to trochę jak pan uważa. No ja nigdy o to nie byłem pytany. Nie, to nie chodzi o pana, tylko dlaczego to się dzieje tak, że dzisiaj tutaj, no to już bardzo dobrze, że pan doktor idzie w szpicy. Przecież to już się wszystko powinno dziać, o czym pan mówi, że ma się dziać dopiero. No. To jest tak powiedzenie lepiej późno niż wcale. Ja bym się chciała Młynarskiego zacytować, prawda? A nie straszną absencją, nie opuszczenie inteligencją. Dokładnie. I no też róbmy swoje. Róbmy swoje. Jeszcze zielone gramy, to sobie można... To... Jeszcze, jeszcze nie umieramy. Żeby no było, Boże, pozytywnie trochę, to... Bo już niestety z przykrością musimy kończyć. Takie słowo do ludzi z opozycji demokratycznej, że jeżeli z takich mamy różne cnoty, jeżeli w tych zestawie cnót nie ma odwagi, to pozostałe cnoty nie mają żadnego znaczenia. Drodzy państwo, to jeszcze ostatnie zdanie pana profesora Turskiego. W innym kontekście, ale on teraz obowiązuje. Bądźmy odpowiedzialni, tak? I nie bądźmy obojętni. To 11 przykazanie. Więc teraz już czas z obojętnością skończyć na każdym stanowisku. Ja wywołałem profesorów do tablicy. No jak oni mogą patrzeć studentom i obywatelom w twarz po takich oskarżeniach? Widać mogą. Bardzo bym chciała, żeby pan miał rację już od jutra. Drodzy państwo, bardzo dziękuję. To była przyjemność gościć państwa i obawiam się, że to było pierwsze takie spotkanie, ale nie ostatnie. Także mam nadzieję, że państwo przyjmą zaproszenie po raz kolejny, bo ja widzę, że entuzjazm wśród widzów ogromny. Pan doktor Bogusław Grabowski. Dziękuję pani bardzo. Pani doktor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz. Dziękuję bardzo. Pan doktor Mirosław Oczkoś. I mam nadzieję, że państwo się przyłączą do tego, co teraz powiem. I do życzeń. Życzeń dla państwa. Bardzo pięknej i słonecznej niedzieli. To jest 34. rocznica odzyskania wolności. No i pilnujmy jej. Tak jest. Z całych sił. To był Ekspres Biedrzyckiej Wybory 2023. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski. Kłaniamy się. Do zobaczenia w poniedziałek o 9.07.